W grudniu mieszkańcy południowych dzielnic Katowic mieli zyskać dostęp do kolei. PKP PLK zbudowały nowe przystanki, a Koleje Śląskie miały uruchomić przejazdy na trasie Katowice-Tychy przez Ochojec, Murcki, Kostuchny i Podlesie. Pociągów na razie jednak nie będzie i nie wiadomo, kiedy na nowych przystankach mieszkańcy pojawią się nie tylko jako spacerowicze, ale jako pasażerowie. Karolina Komada. Na czterech przystankach w południowych dzielnicach Katowic trwają już ostatnie prace wykończeniowe. W planach było uruchomienie tu kursów pociągów osobowych już od grudnia, ale to nieaktualne. Prace przy budowie przystanków zakończą się z końcem listopada. Podróżni mogliby skorzystać z obiektów od grudniowego rozkładu jazdy. Przewoźnik otrzymał informację o planowanym terminie zakończenia prac i udostępnieniu przystanków. Ten przewoźnik to Koleje Śląskie. Żeby w ogóle PKP PLK mogły wybudować przystanki w Podlesiu, Kostuchnie, Murckach i Ochojcu, koleje musiały zadeklarować, że będą na tej linii z centrum Katowic do Tychu wwozić pasażerów. Na razie jednak na deklaracjach się skończyło. To jest dobra wiadomość dla Kolei Śląskich i przede wszystkim dla pasażerów mieszkańców województwa śląskiego. Nie Koleje Śląskie tworzą tę linię, nie są inwestorem, także czekamy na sygnał od inwestora i oczywiście jesteśmy otwarci. Trudno powiedzieć, kogo ma na myśli nowy rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Większość przewozów na terenie województwa śląskiego dofinansowuje województwo śląskie, a pozostałe Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Na razie nikt nie poczuwa się do finansowania przewozów na linii Tychy-Katowice. Inwestycje bezpośrednio w infrastrukturę to inwestycje, które są poza samorządem województwa. Dla samorządu województwa oznacza to taką szansę, aby kolejna grupa pasażerów korzystała z Kolei Śląskich, czyli z tego przewoźnika regionalnego, ekologicznego, przyjaznego i bardzo komfortowego, więc ta linia po zakończonej inwestycji także będzie analizowana do wdrożenia. Zarówno województwo śląskie, jak i Koleje Śląskie nie wystąpiły z wnioskami dotyczącymi obsługi linii 142 i nowych katowickich przystanków w nowym rozkładzie jazdy. Dlatego nie wiadomo, kiedy i w jakim zakresie nowa infrastruktura będzie mogła zostać wykorzystana.